Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Piątek 17, a moja ekipa rusza tam, w las. Idziemy zbierać grzyby. Zobaczymy, czy jeszcze coś nazbieramy, bo tak naprawdę to, żeśmy tutaj już chyba z półtora tygodnia nie byli. Także zobaczymy, czy nasze koszyczki będą pełne, czy puste. No i mam pierwszego. Kilka kroków. Dopiero co weszłam i już jest pierwszy grzybek, jeszcze młody, ładny pod spodem. No i szukam drugiego, brata jego. Ma i mąż grzybki. Edziu tutaj tak naprawdę w tym roku pierwszy raz dopiero jest. Nie pierwszy. Ty już byłeś faktycznie. Bo nawet jest, jak z tobą zbieram grzybki, ale... raz chyba był tylko, czy dwa, bo pojechał w swoje rodzinne strony na Wszystkich Świętych, tam troszeczkę pobył. I nazbierał rydzów. Tak, i wiecie co? Jaki był dla mnie ogromny ból. Ja chodziłam tutaj, tachałam kosze, cieszyłam się. Wystarczyło jedno zdjęcie od męża, 4 wiadra rydzów, pyk do Reni, a Renia ugotowana. A on poszedł, mówi, że takie były. Wyjechali tam gdzieś na te rydze, to mówiłeś, że aż pomarańczowo było, nie? No było, było. Mąż kocha rydze. Tam w Bieszczadach to w ogóle tak pod grzybków z tego co... Pod grzybków jako takich tam sporadycznie, to już jest... Ale opieńki, rydze... Znaczy... Prawdziwki. Prawdziwki, nie? No tam są mega prawdziwki, jak ktoś zna miejscówki. Tak, a u nas... U nas rydze z kolei są rarytasem. No ale pod grzybki są. Idziemy zbierać. W koszyku kilka jest. Idziemy zbierać dalej. Sceneria już się zmieniła. Zobaczcie, jak te liście opadły. Dzisiaj powiewa wiatr i tak co chwilkę patrzę sobie w górę, jak te sosny się kołyszą. Uwielbiam patrzeć, jak one się kołyszą. Tak usiąść sobie gdzieś pod drzewem. No nie teraz na mokrym. Ale w lecie często, jak była sucha ziemia, siadałam, zadzierałam głowę do góry i patrzyłam, jak się sosny kołyszą. Takie uspokajające to jest. I są dwa kolejne piękne młode koło siebie. W międzyczasie znalazłam, jak to Justynka mówiła, kocią brodę. Ładne, pod spodem eleganckie. Jeszcze tutaj w ostatnich dniach nie było temperatur w okolicy zera, czy chociażby minus jeden, także to wszystko żyje. Grzybki są jeszcze młode. Nie widzę w ogóle takich dużych. No liczyłam, że dzisiaj znajdę parę dużych, a tu nie ma, wyzbierane, wyczesane wręcz można powiedzieć z tych lasów. Jest kolejny grzybek. O, ten się już chyba... No nie wiem, jeszcze go przejrzę, czy on się nada, czy się nie nada. Zaraz sobie poczyszczę. Także dużych grzybów tutaj nie widzę. Same takie małe. Dno koszyka też mam wyłożone kartonikiem, co już w tamtym roku mówiłam, że wykładam zawsze, dlatego że później jak stawiam sobie na ziemi, to wbijają mi się szpilki, patyczki i te grzybki wyglądają... jak takie sitko podziurawione, poprzebijane, a tego nie lubię. Koszyk też bardzo wiekowy już i w tamtym roku o nim mówiłam i w poprzednich latach. To jest pamiątka po naszym takim wielkim przyjacielu rodziny, po panu Gmyrku. On te koszyki wyrabiał i zawsze nam te koszyki sprezentowywał. I to jest ostatnia sztuka. To jest taki rekwizyt. Bardzo rzadko już go do lasu biorę w tym roku. Chyba dopiero trzeci raz. Aby go nie zniszczyć, on dno już i tak ma takie wysłużone. Będę musiała gdzieś wyreperować. Chociaż powiem Wam, że jakoś nie chcę tego robić, bo straci on na uroku. Straci dla mnie przynajmniej na swojej wartości. Gdzie to jest mąż? Mąż jest tam, a tu chyba jest grzyb.
Nie, to jest olszówa. Olszówka, które kiedyś też żeśmy zbierali. Wszyscy je zbierali, jak pamiętam. Tutaj we wsi kisili te olszówki. Jakie to było pyszne. Dzisiaj się tego nie zbiera. Później ktoś powiedział, że są one szkodliwe, uszkadzają wątrobę. Ludzie jedli hurtowo. I no nie słyszałam, żeby ktoś po tych olszówkach chorował, ale jak to usłyszałam, że są szkodliwe, sama przestałam je zbierać. Ale smaku nie zapomnę chyba do końca życia, jakie one były smaczne. No i tutaj teraz zaczynają się górki. Właśnie tutaj w tych gałęziach brzozy znalazłam takiego ładnego, dużego grzybka. I jest to pierwszy taki duży. Tutaj mam dwa, ale zdecydowanie mniejsze. I trafiło się kilka takich ładnych. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Tutaj jest kolejny. I tu jest kolejny. Także trafiło mi się jeszcze dosyć fajne gniazdko. Edziu zbiera tam. Ja zbieram kawałek dalej. Ściągłam czapkę, bo zrobiło mi się ciepło. Już mam. Niedługo zbliżę się do połowy koszyczka. A zobaczcie, jakie tutaj piękności rosną. Jaki tu jest piękny grzybek. I tutaj kolejny. I tutaj są. Jest ich dosyć dużo, powiem wam. Trafiają się. Ale zobaczcie, jaki tu jest piękny. To są te takie już ciemne. Nie takie te chude. Tych takich chudych, na chudych nóżkach nie lubię, chyba jak każdy. Te są najładniejsze. Teraz takie jesienne grzybki. Same małe, praktycznie same małe, dużych, gdzieś nie, gdzieś się tylko trafi. O, tam jest kolejny. I tuż obok są kolejne. Takie ładne, młode grzybki, ale zobaczcie tutaj, jak tu pięknie wyglądają. Jest ich dosyć sporo, naprawdę idzie jeszcze nazbierać, grzyby są. I to są same praktycznie młode, nie ma grzybów dużych, tylko młodzież i nie ma dużo robaczywych. Gdzieś, nie gdzieś sporadycznie się trafi, ale ogólnie grzyby są zdrowe. Ale ładne. I cztery. Jeszcze powykręcam tamte. W koszyku przybywa, a tutaj są kolejne piękności. Śliczne, piękne, młode grzybki. Ten tutaj jeden już ma nóżkę spleśniałą. Zobaczcie, jaki ten jest piękny. I tutaj schował się koło pnia. Ale jaki tu jest śliczny widok. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Jak żołnierze w kolejce stoją, w kolejce. Jak żołnierze na defiladzie. Już mi się język z wrażenia, słuchajcie, plącze. I tam są kolejne. I tutaj jest jeszcze jeden. Są grzybki, piękne grzybki w takiej oto pięknej tutaj scenerii. Mimo, że liście już opadają, to nadal jest przepięknie. Jezu, najdroższy! Nie wierzę w to, co widzę. Znalazłam 200 w lesie. Nie no, po prostu cała się trzęsę. Dopiero tutaj przed chwilką nagrywałam, pokazywałam te grzyby. Jeszcze ich nie zdążyłam pościnać. Szłam sobie tutaj, bo tam widzę kolejnego i 200. One musiały chyba zostać tutaj zgubione wczoraj, bo są takie dosyć wilgotne. Nie, ja nie wierzę. Ja po prostu nie wierzę. Jestem przeszczęśliwa, jestem mega szczęśliwa. Tam jest Edziu, no nie chcę krzyczeć.
Nie chcę się tutaj drzeć po lesie, ale zaraz idę do niego, pokażę mu. No jestem w szoku, chyba teraz już z radości nie pozbieram tych grzybów. Ja nie wiem, co mam powiedzieć. Dosłownie nie wiem, co mam powiedzieć. Moja radość jest ogromna. Nawet nie macie pojęcia, co ja teraz tutaj czuję. No autentyczne 200. O Jezu, może ktoś sobie teraz pomyśli, ale się jara jak dzik żołędziami. Ale tak jaram się, kochani, ja się normalnie jaram. Pierwszy raz w życiu znalazłam w lesie 200. Słyszałam, że to się zdarza, bo 2 lata temu moja koleżanka znalazła chyba 100 zł czy 50, już nie pamiętam. Ale nigdy bym nie przypuszczała, że ja znajdę. Zobaczcie, mam 200 znalezione na grzybach. O Jezu, grzyba rozdeptałam z wrażenia. O jejku, dobra, ja się wyłączam, bo muszą mi emocje opadnąć, bo ja już tutaj język mi się plącze, pitole. 200, kochani, 200. Moja radość jeszcze nie opadła. Mąż też się cieszy. To wygląda co prawda jak skrowie. Wyciągnięte, nie powiem gdzie. Wymięte. Jezu, cieszymy się tutaj naprawdę. Podwójne szczęście grzybiarza. Tak. Mamy do podziału na pół. Akurat nierówno będzie to podzielić. Zobaczcie. Znając twoje możliwości podziału, ja wiem jak to będzie. Uważaj, to są grzyby. Widzę, no jeszcze aż tak ślepy nie jestem, kurczę. Edziu ma tyle, ja mam tyle i mamy 200. Będzie zaczątek na jakąś maszynę do naszego ogrodu. Cieszymy się tutaj jak dzieci, ja chyba bardziej. Mąż tutaj przeszedł do konkretów. Zobaczcie, ile tych grzybów tutaj jest. Ja je przed chwilką pokazywałam. Trzeba to pozbierać. Tak, mąż tutaj... no ja z radości nie wiem, co mam mówić. Wypuszczony jestem, kurczę. Wypuszczony. Po długiej przerwie grzybobrania, także... Tak wygląda wypuszczony grzybiarz, jakby ktoś nie widział. O, tego właśnie mówiłam, że pięknie rośnie tutaj w dołku. Mąż z Bieszczad. Ale ty nie jesteś wypuszczony, bo żeś, kurczę, zbierał tam rydzę. O, tam jeszcze jest taki piękny podgrzybeczek. A ja zbieram te i te 200 nasze. Kurczę, ale jesteśmy mega szczęśliwi. Nie, no ja nie mogę. Dobra, kochani, bo aż mnie głowa rozbolała. Zasapałam się, zamęczyłam się. Jednak 200 robią swoje. Nasza radość nie ma granic. A tu kolejny powód do radości. Piękny prawdziweczek. Tutaj jest drugi. Mąż też ma kolejne 2. Tam z boku jest dosyć dużo podgrzybków. Pokaż tutaj. Gdzie masz te prawdziwki? Gdzie one są? Ole piękny! Ajajaj. Robaczywy. A tam jest drugi, tak? To tamten. Tutaj dołek zakryj po nim. Mogę go wykręcić? Mogę? Radość dziecka przy wykręcaniu prawdziwka. Ten jest zdrowy. Śliczny prawusek. Idę teraz do moich skarbeńków. Tutaj trzeba pochodzić, bo może tam w brzuskach będą jeszcze kolejne prawuski. Zobaczymy. I kolejne piękne cudo. Dzisiaj jest naprawdę szczęśliwy ten nasz piąteczek. Piękne grzybki, piękne prawdziwki. 17 listopada i 200. I chyba te 200 tak naprawdę najbardziej cieszą. Tam chodzi mąż, tu jest prawdziwek. Dzień udany. Naprawdę. 3 kasze grzybów, miny zadowolone i te 200. Teraz mówiłaś, że do podziału to na teraz... dwoje. Już teraz będzie na troje. Już będzie na troje. Nie. Córka mi tu dała, koniec. Nie, nie ma. Nie ma. To się na 3 się nie dzieli. Na 2, no i jeszcze pół biedy, ale ładniej wygląda w całości. No to jak w całości, w czyjej tak ręce. Tak właśnie myślałem, że tak będzie podział wyglądał. W całości, tak. O, jedziemy. Jesteśmy. Na kawę, bo już się kawy się tak.
Mamusia już chce kawy. O, i tak się pytacie, ile my wypijamy dziennie kaw. Jeżeli jest dzień długi, ciężka praca, to robimy dwie takie przerwy, dwie kawy. Ja generalnie jestem wielką fanką herbat. Edziu tutaj pije kawę z połową mleka, mamusia też kawa z połową mleka, tatuś. Tatuś pije sypaną, taką bez mleka, bez cukru w ogóle. My tutaj, nikt z nas nie używa cukru. Także jedynie w gościach. Jedynie w gościach, tak. Jak jedziemy w gości, to używamy cukier, ale w domu ale to nie. Ale też cztery nie mieszam, bo słodkiej nie ma. Dobra. A, dobra. Kończymy na dzisiaj. Jesteśmy zadowoleni, naprawdę szczęśliwi. Kosze pełne, jak widzicie, grzyby jeszcze są. Pogoda jest jaka nawet jest, ale jest. Się trafiają. Tak, nawet prawdziwki Edziu znalazł. W sumie żeśmy znaleźli po kilka, ale robaczywe były. No niektóre też nie szło dogonić. Nie szło dogonić, uciekały ci już na nogach, nie? Dobra, kochani, życzę wam takiej radości, jaką my dzisiaj mamy, żeby wam się darzyło, szczęściło, wiodło, no i żebyście też, no, ktoś zgubi, żeby znalazł ktoś, no, ale znaleziony, nie kradziony i tego też wam życzę, żeby na grzybach rosły wam pieniądze. Tak. Takie właśnie tutaj z tym wizerunkiem pięknym, a nawet jeszcze i te każdy wyższe. Każdy wizerunek nie ma znaczenia. Nie, no każdy wizerunek jest piękny, słuchajcie, pieniądze no trzeba szanować. Wiadomo, że to jest zachwycający. Trzymajcie się, kochani, do następnego. Do następnego.